Witajcie drodzy widzowie, jestem Karol. Na co dzień uczę rachowania na japońskim liczydle, czyli sorobaniu. Chcę wam przybliżyć jego historię. Nie, mamy kalkulatory. Niby tak, ale historii nie da się wymazać. Poza tym liczydło jest ciągle popularne i to właśnie liczydło wprowadza dzieci najskuteczniej w świat liczb i rachunków. A więc posłuchajcie. Nie będziemy sięgać do zbyt odległych czasów, by was nie zanudzić. Skupimy się jedynie na historii z Dalekiego Wschodu. Wszystko wskazuje na to, że przodkiem dzisiejszego liczydła był chiński swampan. Historycy wskazują, że pierwszy ślad tego liczydła można odnaleźć na obrazie chińskiego malarza Zhang Zeduana, żyjącego w latach 1085-1145. Jego obraz przedstawia scenę w aptece. Popatrzcie. Na stole aptecznym leży coś, co kształtem przypomina swampan, czyli liczydło typu chińskiego. Liczydło takie ma na jednym rzędzie 7 koralików, z czego dwa z nich oddziela poprzeczny pręt, zwany też czasem belką. Koraliki te mają wartość 5, zaś każdy z dolnych ma wartość 1. Na jednym rzędzie wszystkie koraliki dają wartość 15. Dwie górne piątki to 10 i 5 dolnych jedynek to 15. Taki układ korali pozwalał przeprowadzać obliczenia w systemie szesnastkowym, który wówczas obowiązywał w Chinach. Z Chin liczydło trafiło około 1600 roku do Japonii. Trwał wówczas w Japonii okres Edo. To właśnie wtedy rozwinęła się w kraju kwitącej wiśni matematyka Wasan. Była to matematyka zupełnie inna od matematyki Zachodu. Opierała się głównie na obliczeniach na sorobanie. Pierwsza książka na ten temat pojawiła się już w 1622 roku, a więc około 30 lat po pojawieniu się liczydła w Japonii. Później powstawały kolejne książki poświęcone tajnikom obliczeń na sorobani. Zawierały one algorytmy działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz rozwiązywania problemów, z jakimi spotykano się w tamtych czasach w Japonii. Japończycy szybko dostrzegli, że liczydło chińskie ma pewne mankamenty.
Korale takiego liczydła miały bardzo nieergonomiczny kształt i po prostu niewygodnie je się przesuwało. Pierwszym krokiem japońskich matematyków było dostosowanie liczydła do ich potrzeb. Korale zyskały więc nowy kształt. Z czasem ich ilość zmalała z 7 korali na jednym rzędzie do 6. Było to około 1900 roku. Takich liczydeł używano powszechnie do połowy XX wieku w japońskich sklepach, bankach i szkołach. To na liczydle tego rodzaju Japończyk wygrał zawody w szybkości obliczeń, stając w szranki z amerykańskim urzędnikiem liczącym na kalkulatorze. Było to w 1946 roku. Później liczba koralików sorowanu zmniejszyła się do 5 na jednym rzędzie. Jeden koralik nad prętem i 4 koraliki pod nim. Japońskie Ministerstwo Edukacji dopuściło taki typ liczydła do użytku w szkołach w 1938 roku. Wkrótce taki układ koralików sorowanu przyjął się całkowicie i w latach 70. XX wieku zaprzestano używania liczydeł starszego typu. Liczydła w kulturze azjatyckiej służyły nie tylko do liczenia. Wykorzystywano je jako motyw przewodni do wytwarzania elementów dekoracyjnych oraz przedmiotów codziennego użytku czy biżuterii. Koraliki są bowiem wdzięcznym elementem ozdobnym. Liczydło traktowane było również jako amulet przynoszący szczęście. Przykładem jest tu pozłacane liczydło, popularne niegdyś w domach arystokratów japońskich. Aby uchronić od zapomnienia bogate dziedzictwo kulturowe związane z liczydłem, w Japonii powstają izby historyczne czy też muzea, w których można podziwiać piękne dzieła japońskich rzemieślników oraz zapoznać się z historią sorobanu. Jest to dla współczesnych dzieci doskonała lekcja historii. Warto dodać, że w takich obiektach gromadzone są eksponaty z całego świata. Znajdują się tam też pamiątki z Polski. Jaka przyszłość stoi przed liczydłem dzisiaj? Czy odejdzie do lamusa tak jak wiele innych wynalazków, nawet niezbyt odległych wynalazków, jak na przykład dyskietka albo kaseta magnetofonowa? Dzieci na całym świecie pobierają naukę obliczeń na sorobaniu. Dzięki temu już w wieku 6-7 lat ich umiejętności rachunkowe przewyższają umiejętności rówieśników. Młodzi japońscy mistrzowie od lat zadziwiają świat swoją sprawnością obliczeń. Ale nauka japońskiej matematyki to nie tylko liczenie na sorobanie. Jednym z jej celów jest tworzenie obrazu liczydła w wyobraźni i przesuwanie koralików na tym wyobrażonym liczydle. Dzięki temu uczniowie potrafią liczyć bez użycia fizycznego przyrządu, wykonując obliczenia mentalne w pamięci.
Specjalny trening i wydajna japońska metoda Ishido pozwala osiągnąć niesamowite efekty. Są one wypadkową ciężkiej pracy dziecka, rodziców i nauczycieli. Nic bowiem nie ma za darmo. Dojście do poziomu mistrzowskiego wymaga dużego zaangażowania, umiejętności koncentracji i systematyczności, radzenia sobie ze stresem i determinacji. I tego uczą się dzieci uczęszczające na lekcje sorobanu prowadzone japońską metodą Ishido. Zdając kolejne egzaminy japońskiego związku sorobanu, pokonują drogę do szybszego i sprawniejszego liczenia. Kształtują przy tym swój charakter, nabywając kompetencje potrzebne potem w dorosłym życiu. Warto dodać, że metoda Ishido, japońska metoda nauki sorobanu, dostępna jest w Polsce. Certyfikowani nauczyciele Japońskiego Związku Sorobanu wprowadzają dzieci krok po kroku w fascynujący świat sorobanu. Uczą się też rachowania mentalnego. Po osiągnięciu wymaganego poziomu uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności. Pozytywny wynik egzaminu pozwala im uzyskać certyfikaty takie same, jak dostają ich rówieśnicy w Japonii. Soroban w dzisiejszych czasach ma się więc dobrze i wszystko wskazuje na to, że tak szybko nie zniknie. Jego wartość edukacyjna jest bowiem nie do przecenienia.